Szanowni Państwo, mieszkańcy miasta i gminy Krośniewice. 4 listopada odbędzie się druga tura wyborów i będzie w niej dokonany wybór burmistrza. W pierwszej turze wyborów, wybierając radnych, zaufaliście Państwo naszemu programowi. Jest to program bardzo ambitny i bardzo realny. Dlatego też bardzo proszę, zechciejcie Państwo zaufać również mnie i oddajcie swój głos w drugiej turze wyborów na moją osobę. Dziękuję bardzo. Jestem nowo wybranym radnym Rady Miejskiej w Krośniewicach na nową kadencję. Poprzednio również pełniłem funkcję radnego Rady Miejskiej i z całą stanowczością, z całym szacunkiem mogę powiedzieć, że współpraca z panią Julianną Barbarą Herman, moja, jak również całej Rady, była bardzo dobra. Przedstawiliśmy Państwu program wyborczy Komitetu Wyborczego Julianny Barbary Herman. Państwo zaufali naszemu komitetowi, wprowadziliśmy 10 radnych do Rady Miejskiej w Krośniewicach. Przedstawiliśmy Państwu program wyborczy, który jest realny. Ten realny program, dzięki temu, że mamy większość w Radzie Miejskiej, możemy kontynuować. Dlatego chcielibyśmy, żeby to pani Julianna Barbara Herman była realizatorem i wykonawcą tego programu wyborczego.